Alajars, Hatakar, Guarpeti Pacharsh. Harsh, Sibalti Yigwarsh. Ma, Ul, Udams, Winja, Waicha, Waika. Hawaija, Salwa, Takar, Palhur, Winja, Laja, Daos. No słuchajcie, czyli wzrosła mi tutaj znowu populacja Winja. Ja w tym momencie biegnę około 100 stóp przed siebie, z tego względu, że no niby gdzieś tu ma się znajdować kolejny obóz Udam. Pięknie. Coraz lepszym łucznikiem jestem, jeśli o to chodzi. Tutaj, jak słyszycie, walczą z jaguarem. Bierz jaguara. Pięknie, dobra, słuchajcie, tego było mi właśnie tutaj potrzeba. Było potrzeba mi właśnie tego skóry jaguara. Ciekawe miejsce. Czyli tak jak mówiłem, ten stos otworzył nam nową drogę do nowego miejsca, jakim właśnie w tym momencie będzie tutaj wojownik Karusz, więc ja do niego zmierzam. Ale zanim jednak też do niego zmierzę, ja tutaj po drodze oczywiście będę wykonywał wszystkie możliwe widoczne zadania, a tu kolejny Udam. Także nic niestety nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ nie jesteśmy w stanie przejść koło nich tak obojętnie. Co za dzik wstrętny. Ale go ujeżdża. Jest. Patrz tych cyjonów. Że im tak życie niemiłe, że tak się za to biorą. Tu kolejny dzik martwy. Dobra, słuchajcie. Mamy tutaj Udam. Gdzieś w pobliżu pewnie. Nie, są Winja przede wszystkim. Są Winja, ale nie ma Udam. Czyli... Jak ty mogłeś zabić mojego człowieka? Niestety nic nie jestem w stanie już zrobić, ponieważ no zabił jednego z moich. Nie jestem w stanie nawet go już wyleczyć. No właśnie, i to jest ten cały mankament. Słuchajcie, tutaj się znowu coś dzieje. Bierz go. Tak jak wspominałem, nie potrafię przejść koło niczego obojętnie, byle jak. Okej, kolejni Udam tam się zbliżają. Także mam zamiar ich sobie na razie odpuścić. A my w tym momencie tutaj możemy, o właśnie, rozbudować, że tak powiem, chatę naszego tutaj rzemieślnika. O tak, to był rzemieślnik. Okej, lew już jest, przecież tygrys jest blisko nas. My mamy tu kolejne zadanie, tak, kolejne zadanie Winja. A więc słucham. Warcha jartam guamarsz. Ursz guarmas, mamasi damsi drabarsz. Dabal wantar, usraumanim guama, warcha wan. Guarpati, hajshaim guanta, baika. Więc dobrze, skoro tak mówisz, to gdzie mam się udać? Gdzie mam się udać na mapę? Dobra, na razie żadnego punktu takiego nie widzę, ale no, no cóż. Pomoc Winja, polowanie. Tu mamy, tu też mamy kolejną pomoc Winja. Ale póki co ja tutaj się wybieram do Karusza naszego, który już jest naprawdę bardzo blisko. Zaledwie 70 stóp przede mną.
jeszcze tutaj sobie zbieram dodatkowo drewno. Okej, okay. Jestem ciekaw, co mnie tutaj Karusz przyniesie w tym momencie. A winja sakwarz, warpati. Bał bałda brestar. Udam shanti. Winja jaudarz. Kusakwi hajta? Oczywiście, że pomóc. Dobra, czyli pomóc wojownikom Winja 100 stóp przed nami. Ptaka w locie trafić to jest naprawdę coś niesamowitego, niesamowite wyzwanie. Okej, chyba jesteśmy blisko. Świetnie. Przenieść ciała Udam, czyli musimy przenieść ciała Udam, które się tutaj znajdują, do tego celu, by może się przydać glina, do tego celu, by właśnie no podbiegnij bliżej. Świetnie. Robię tego jest. Dobra, bierzemy w takim razie ciało tutaj właśnie tego Uda. Chyba sobie żartujesz. Wykończ go. Ja biorę ciało tutaj właśnie jednego z Uda. No i przenoszę go do miejsca, gdzie będę mógł właśnie go spalić. Okej, nie mogę tego ciała podnieść, czy mogę? Mogę. I mamy w tym momencie drugie ciało. No i mamy jeszcze... Aj, kurde, zapaliłem się, za blisko podeszłem. Mamy jeszcze jedno ciało. Okej, mamy trzy ciała. Świetnie. Moja strzała się odbiła niestety. Pięknie. Słuchajcie, najwidoczniej kończą mi się tutaj już te strzały, co to źle świadczy o całej sytuacji. Nawet do mnie nie poskakujcie w tym momencie. Bo was i tak rozwalę. Okej, gdzie jest ten Udam? Jeszcze się trzymiesz, niedobrze. Piękny atak. Bierz go.
Świetnie, kolejni uda mi się zbliżają. Okej, świetnie. Gdzieś tu mamy kolejnych udam. Piękne trafienie w głowę. Ile jeszcze tych wojowników? Okej, słuchajcie, skoro jesteś takim świetnym wojownikiem, to ja nie widzę żadnego sprzeciwu, żeby się mógł uczyć Winja walki. Czyli udało nam się tutaj, że tak powiem, zrobić kolejne zadanie. Nasza populacja wzrosła już do 32 Winja w tym momencie. No cóż, co mogę tutaj powiedzieć? Wejdę sobie na wieś przede wszystkim i zobaczę możliwość rozbudowy wsi. Co ja potrzebuję? Dwie torby z zapasem broni, a to ja otrzymuję, tak? Dobra. Ale co potrzebne do takiej rozbudowy jest? Bo właśnie potrzebuję jeszcze populacji 40 ludzi. No cóż, co tu jeszcze mogę zobaczyć? Skóra rzadkiego lwa, no i populacja, żeby tutaj w ogóle rozbudować o kolejne poziomy, a ty zmierzasz do mojej wioski, także na pewno będzie też czegoś tutaj potrzebował. No cóż mogę tutaj jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o tą tutaj część naszej rozgrywki. Lukniemy sobie przede wszystkim na mapę, gdzie my się teraz znajdujemy. No i myślę, że możemy przejść do tego punktu, który mamy już tutaj wyznaczony na mapie. Tutaj chyba słyszę najwyraźniej jakieś głosy udam, z którymi no w tym momencie nie będę walczył, ponieważ no nie widzę takiej potrzeby. Glina się przyda, no przede wszystkim krew oros jak najbardziej. Dobrze, więc zmierzamy do tego punktu. Musimy tutaj wykonywać kolejne zadania, które są tutaj przypisane. Co my mamy tu? Ceder, tak? My sobie to pozbieramy, bo to będzie naprawdę bardzo rzadkie drzewo jest, a będzie na pewno też bardzo nam potrzebne. Dobra, ja już tutaj zmierzam do punktu, ponieważ 45 stóp zostało. Świetnie. Co my tutaj mamy? Starcie plemion. Okej, czyli widzę punkt kolejny na mapie, więc musimy się do niego w tym momencie udać. Okej, zbieramy sobie łupek, jak też tutaj wszelkie drewno, jakie się znajduje. A tego drewna to jest naprawdę bardzo multum. No ale to i tak nie zmienia faktu, że ten świat tutaj jest przepiękny. Okej. Zabij przywódcę i przeszukaj zwłoki. Czyli muszę zabić przywódcę, gdziekolwiek on się w tym momencie znajduje. Tutaj mamy jakiegoś gościa jednego. Oj, to dobrze nie wróży. Ponieważ skończyły mi się wszystkie strzały, jakie posiadałem, to tylko jest świadomość w tym momencie taka, że będę musiał tego przywódcę gdzieś odnaleźć, tak czy inaczej. O, chyba mamy.
Wiesz, przywódcę? Pięknie, przywódca już nie żyje. Także wszystko jest w moich rękach. Muszę tego przywódcę przeszukać. Pięknie. Okej, a więc odzyskujemy strzały na tyle, ile jesteśmy w stanie ich odzyskać. Okej. Ucieknij z danego obszaru lub zabij wszystkich przeciwników. A więc ja w tym momencie postaram się uciec z danego obszaru, by uniknąć dalszej konfrontacji z przeciwnikiem. Czyli sukces. Udało nam się dokonać kolejnego tutaj wyczynu.